Czy przede wszystkim nie spodziewałem się takich dymów, bo przyjeżdżając tutaj liczyłem, że to będzie fajna konferencja, ale nie zakładałem, że będzie aż tak mocno. Już nie można więcej wykrzesać z tego zestawienia, to nagle dzieje się coś, co totalnie niszczy system, nie? No właśnie, mało tego, że takie zestawienie to jeszcze bez limitu czasowego. To naprawdę wydaje mi się, że będzie wyzwanie dla chłopaków, nie? Ciężka walka. Tak, są dwa teamy, jest Team Gole i Team Boxzel. Losowaliśmy zawodników. I przegrany będzie musiał wytatuować sobie na palcu inicjały zwycięzcy. Natomiast... Challenge youtuberów, ja widzę tutaj już... No, może tak powiedzieć. Taki zakład. A oczywiście wygrany jest ten, kogo drużyna zdobędzie więcej punktów, czyli więcej wygranych na gali. Aha. Mam jeszcze takie pytanie, ponieważ tutaj padło słowo o Kasiusza, który był waszym zawodnikiem i o 1 000 000 złotych, które ma oddać. Nie za bardzo rozumiem, to było tak, że mieliście kontrakt i on ten kontrakt przerwał i ze względu na to musi ponieść karę tego 1 000 000 złotych, czy jak to wygląda? To są zapiski o zakazie konkurencji, zakazie walk przez pewien okres czasu. No Kasiusz tu złamał te zasady. Jeżeli tak by każdy robił, no to te kontrakty by nie miały sensu w takim razie, podpisywanie tych umów. Musi być jakaś moc prawna, no więc to jest chyba jedyne wyjście, żeby wyciągnąć jakieś tutaj konsekwencje z tego. Kasiusz jest inteligentnym gościem, no nie sądzę, żeby nie wiedział, że nie mogę walczyć teraz. Zresztą sam u nas powiedział, że zadeklarował się, że weźmie walkę, a nagle powiedział nie, jednak jego rywal już był gotowy, a nagle powiedział, że jednak nie walczy, tylko ma inne plany. Czy ty jesteś zadowolony z przebiegu całej konferencji, czy miałeś coś innego w planach, co się nie wydarzyło? No myślę, że było lepiej niż myślałem. Było lepiej niż myślałeś. No to super. Wojtek, dziękuję tobie bardzo za rozmowę. Życzę miłego wieczoru i do następnej konferencji. Dziękuję bardzo.